że te rekolekcje nie rozpoczynają się dzisiaj, ale już one trwają pewien czas. I już mam taką głęboką wiarę, że Pan Bóg wiele spraw w tej przestrzeni wiary w Tobie poukładał. Wiele spraw rozjaśnił. Wiele rzeczy wytłumaczył. Dlaczego, po co i na co. Tak się składa, że w seminarium odnowy wiary ta forma rekolekcji to jest tak naprawdę poznawanie Boga, który jest jeden, ale w trzech osobach. I zobaczcie, kiedy rozpoczynaliśmy te seminarium odnowy wiary, to na samym początku poznawaliśmy Boga, który jest Ojcem. Ojcem, który kocha, jest to miłość, która nie jest miłością z tego świata, bo jest to miłość całkowicie za darmo, jest to miłość całkowicie bezinteresowna, jest to miłość, która po prostu jest nie do nawet ocenienia przez ludzki rozum. Po drugie, doświadczaliśmy tego, że przez grzech, czyli przez pewne nieposłuszeństwo pierwszych rodziców, także w naszym życiu jest pewna rysa. Jest, a może inaczej, właśnie nie ma harmonii i następuje coś takiego, że my często chcemy dobrze, ale niestety wybieramy to, co jest złe. Chcemy iść za tym, co jest od Pana Boga, ale coś tak nas tam wewnętrznie kusi i idziemy za tym, co niestety jest złe. I podczas tego seminarium odnowy wiary dowiedzieliśmy się, że jest to po prostu wynik naszej grzeszności. I grzesznikami będziemy do końca życia. Nawet w momencie, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to tak naprawdę wciąż jesteśmy grzesznikami. Bez grzechu w tym momencie ciężkiego, ale wciąż jesteśmy grzesznikami. Oczywiście ta sytuacja z grzechem nie jest sytuacją beznadziejną, ponieważ Bóg, który nas kocha, daje nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który stając się jednym z nas, oddał za nas życie na Golgocie 2000 lat temu. Sprawił, że przez swoją śmierć na nowo zostały otwarte bramy raju. Jeżeli my w swoim życiu wybieramy Jezusa, wybieramy Go jako swego Zbawiciela, a następnie jako swego Pana, to zaczynamy na nowo żyć tą pełnią, do której zostaliśmy powołani jako ludzie. Bo chcę Ci powiedzieć, że zostałeś powołany do rzeczy wielkich. Twój Ojciec, Bóg, powołał Cię do rzeczy wspaniałych. Do rzeczy, które przerastają nawet Twoje największe marzenia. Nie jesteś powołany do jakiejś chałtury, do czegoś, co nie ma wartości, ale jesteś powołany do rzeczy wielkich. Dlatego w momencie, gdy przyjmujesz do swojego serca Jezusa, uznajesz, że On jest Twoim Zbawicielem, wyznajesz swoimi ustami, że On jest Twoim Panem, to otwierają się przed Tobą piękne perspektywy. I oczywiście konsekwencją tej decyzji, kiedy ktoś wyznaje Jezusa Panem, stawia Go w centrum swojego życia, jest to, że Bóg w imię Jezusa Chrystusa posyła nam Ducha Świętego. I właśnie o tym będzie dzisiejsza konferencja. Duchowi Świętemu będzie poświęcony ten wieczór. Tak to niestety jest, że my jako katolicy dość mało uwagi i czasu poświęcamy osobie Ducha Świętego. Bo gdybym tak teraz przeszedł się tutaj po kościele z mikrofonem bezprzewodowym i tak zapytał szczerze, nie? Kim jest dla Ciebie Duch Święty? Co to właściwie oznacza, że Duch Święty jest osobą? Po co jest ten Duch Święty? Czy w ogóle masz doświadczenie obecności Ducha Świętego w Twoim życiu? To jestem o tym głęboko przekonany, że dla wielu z nas Duch Święty byłby tą osobą Trójcy Świętej, która jest tak naprawdę najmniej znana. No gdzieś tam słyszeliśmy o tym Duchu Świętym, ale tak naprawdę kto to jest, jak on działa, po co w ogóle wchodzi z nim w relacje. To często są takie kwestie, które gdzieś tam są przez nas zaniedbane. My dobrze wiemy o tym, że Bóg jest Ojcem. Potrafimy sobie jakoś to jeszcze wyobrazić. Ojca tutaj na ziemi mieliśmy, bądź jeszcze mamy. Czasami lepszego, czasami nieco gorszego, ale jednak to doświadczenie ojcostwa jest dla nas jakoś tam bliskie. Bardzo podobnie jest z osobą Jezusa Chrystusa. Praktycznie na każdym krzyżu widzimy Jego umęczone ciało. Mamy wiele obrazów, wiele figur Jezusa i jakoś też
łatwo nam jest wyobrazić sobie, że Jezus Chrystus no jest Bogiem, jest człowiekiem, jest kimś, z kim mogę wchodzić w relację. No ale gdy dochodzimy do tej trzeciej osoby Trójcy Świętej, Duch Święty. Duch Święty osobą. Ja przyznam się szczerze, że bardzo długo myślałem o Duchu Świętym bardzo tak negatywnie. Przyznam się szczerze, że jeszcze w seminarium gdzieś tam na samym początku, gdy ktoś mi mówił o Duchu Świętym, to ja się tego Ducha Świętego trochę nawet bałem. No bo zobaczcie, Duch. Duch to raczej jest taka rzeczywistość, która kojarzy się z czymś, co napawa lękiem. Kiedy mi ktoś kiedyś tłumaczył o Duchu Świętym, no to w moim sercu rodził się wielki lęk. Ja gdzieś tam miałem z dzieciństwa takie wyobrażenie, że są domy, gdzie chodzą duchy, gdzie straszy. I my często tak trochę może patrzymy na tego Ducha Świętego, że lepiej się z nim nie zadawać, lepiej z nim nie rozmawiać, lepiej go nie zaczepiać, bo jak zacznie działać w moim życiu, to może trochę namieszać. Ale oczywiście Duch Święty jest duchem, który jest po to, aby nas uświęcać. Duch Święty jest po to, aby sprawiać, by pośród nas wypełniała się Ewangelia. Gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby tego seminarium Odnowy Wiary. Gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby kościołów. Gdyby nie Duch Święty, nie byłoby kapłanów. Gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby Eucharystii. Gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby sakramentu pokuty i pojednania. Więc tak naprawdę całe nasze życie duchowe, nasza wiara opiera się na tym, że jest obecny wśród nas Duch Święty. I to, co się dzisiaj będzie dokonywało w tej świątyni, będzie owocem działania Ducha Świętego pośród nas. Bo chcę Ci powiedzieć, że Ty Ducha Świętego masz. Przyjąłeś chrzest? Kto przyjął chrzest, ręka do góry. Widzę, że wszystkich. Jak ktoś nie przyjął, to zaraz przygotujemy i uścimy. Ale widzę, że wszyscy podnieśli rękę. Jeżeli przyjąłeś chrzest, no przyznam, że zapewne nie byłeś wtedy do końca świadomy, co przyjmujesz, bo to cię rodzice przynieśli, tak? Ale przyjąłeś ten chrzest, ważny. I w tym momencie otrzymałeś Ducha Świętego. Ale często dzieje się tak, że ten Duch Święty otrzymany w sakramencie chrztu gdzieś tam został w nas troszeczkę uśpiony. Sobie smacznie śpi, a nieraz nawet smacznie sobie chrapie. I dlatego potrzebujemy takich rekolekcji, które nazywają się Seminarium Odnowy Wiary, żeby tego Ducha Świętego obudzić, żeby zastukać i powiedzieć: Duchu Święty, wstań. Duchu Święty, ja chcę żyć w relacji z Tobą. Ja chcę korzystać z Ciebie. Ja chcę, żebyś mnie prowadził. Ja chcę, żeby we mnie objawiła się chwała, która jest w Tobie. Ponieważ życia duchowego i głębokiego życia wiary nie można prowadzić bez Ducha Świętego. Trzeba mieć do Ducha Świętego osobistą relację, taką, jaką ma się do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa. I taką samą relację trzeba mieć do Ducha Świętego. Jeżeli nie mamy relacji do Ducha Świętego, to tak naprawdę nasza wiara, nawet jeżeli jest bardzo pobożna, jest troszeczkę kulawa. Bo jeżeli mówimy: wierzę w jednego Boga, który jest jeden, ale w trzech osobach, to muszę mieć relację do Boga Ojca, do Syna Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. Jeżeli ten Duch Święty jest marginalizowany, jeżeli ten Duch Święty jest tylko przypominany w niedzielę zesłania Ducha Świętego, no to niestety ta nasza wiara jest bardzo, bardzo kulawa. Najlepszym przykładem ukazującym, kim jest Duch Święty i co robisz z człowiekiem, są apostołowie. Nie myśl, że apostołowie to byli ludzie bez skazy. My tak czasami dzisiaj patrzymy na wielkiego świętego Piotra, na wielkiego apostoła na narodu świętego Pawła, na ewangelistów, prawda, patrzymy, ale to święci ludzie. Stawiamy im różnego rodzaju figury, nieraz gdzieś tam w kościołach są malowidła ukazujące właśnie te wielkie postacie. Ale kiedy czytamy Ewangelię, to bardzo często widzimy, że to byli ludzie z krwi i kości.
To byli ludzie, którzy popełniali bardzo wiele błędów w swoim życiu. To byli ludzie, którzy, nawet bym powiedział, nieraz nałogowo grzeszyli. Ale dlaczego ich dzisiaj w jakiś sposób eksponujemy? Dlaczego przez wstawiennictwo się modlimy? Ponieważ oni dali się prowadzić Duchowi Świętemu. W momencie ukrzyżowania Chrystusa pod krzyżem znajdował się tylko ja. Oczywiście Maryja też, tak? Ale z apostołów znajdował się tylko ja. Najmłodszy. On nawet może nie do końca wiedział, co tam się dzieje pod tym krzyżem. Był najmłodszy. Może gdzieś tam go Matka Boża przemyciła pod tym krzyż za sukienką. Tak? Tylko jeden był. A Jezus powołał 12. Wszyscy się rozpieszli. Wszyscy uciekli. Wszyscy się przestraszyli. Pomimo tego, że widzieli na własne oczy wielkie cuda i wielkie znaki. Widzieli Jezusa, który kroczył po wodzie. Wyobrażasz sobie człowieka, który idzie po wodzie? Oni to widzieli. A mimo to zwątpili. Widzieli, jak Jezus potrafił z kilku bochenków chleba i z kilku rybek dać tyle pokarmu, że jest nakarmiona wielka rzesza ludzi. Kilkanaście tysięcy ludzi było nakarmionych. Ewangelia mówi o 5000 mężczyzn, ale wiemy, że przeważnie panowie byli wspaniali. A z reguły jest tak, że gdzie jest coś związanego z wiarą, to kobiet jest więcej niż mężczyzn. Więc skoro mężczyzn było 5000, to kobiet było przynajmniej 7, jak nie więcej. I do tego jeszcze dzieci. I Jezus z kilku chlebów i z kilku ryb nakarmił wielką rzeszę ludzi. I apostołowie to widzieli. Oni sami dostrzegli, że to jest niemożliwością, że my mamy tylko troszkę. A on powiedział, nakarmili, nakarmili. I pomimo tak wielkich cudów, w ich sercach zrodziła się wielka niewiara. W ich sercach zrodził się wielki lęk. I odstąpili od Jezusa. Na Golgocie był tylko ja. Ale Jezus obiecał im, że pośle im Ducha Świętego, który sprawi, że ci zalęknieni, przestraszeni, zakompleksieni, grzeszni ludzie pójdą na cały świat i będą głosić Ewangelię. I tak się stało. W dzień Pięćdziesiątnicy, w Wieczerniku, gdzie byli apostołowie wraz z Maryją, trwali wspólnie na modlitwie. W pewnym momencie zerwał się wiatr i zobaczyli, że nad ich głowami ukazują się języki ognia i zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. Otwierają się drzwi Wieczernika, Piotr wychodził na główny rynek w Jerozolimie, głosi takie kazanie, że kilka tysięcy ludzi chce przyjąć chrzest. Zwróćcie uwagę, że wszyscy apostołowie, za wyjątkiem Jana, ponieśli śmierć męczeńską. Ci, którzy jeszcze nie tak dawno schowali się z lęku przed tym, żeby ich nie ukrzyżowano. Po napełnieniu Duchem Świętym stają się odważnymi świadkami i są w stanie oddać nawet swoje życie, aby potwierdzić, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem. Ty też potrzebujesz Ducha Świętego, żeby być wiarygodnym świadkiem wiary w swojej rodzinie, w swojej parafii, w swojej pracy. Zobaczcie, że często jest tak, iż ta nasza wiara, którą wynieśliśmy z domów, jest tak naprawdę wiarą martwą. My spełniamy pewne obrzędy, my spełniamy pewne obowiązki, do których jesteśmy zobowiązani z racji tego, że jesteśmy katolikami. Przyjmujemy księdza po kolędzie, przyjdziemy w niedzielę na mszę świętą, kupimy opłatę, poświęcimy gromnicę, przyniesiemy koszyczek ze święconką Wielką Sobotę. Ale bardzo często, kiedy zaczynamy patrzeć na swoje życie nieco głębiej, to zauważamy, że ta wiara tak naprawdę nie przekłada się na konkret naszego życia. Że ta wiara jest tak naprawdę czymś bardzo pustym, niewydającym, że jest to wiara, która nie wydaje owoców.
Dzieje się też tak dlatego, ponieważ nie otworzyliśmy się w pełni na działanie Ducha Świętego. Bo to Duch Święty sprawia, że ja jestem w stanie kochać tych, którzy mi życzą źle. Duch Święty sprawia, że ja mogę przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili. Duch Święty sprawia, że ja się modlę także wtedy, kiedy mi się nie chce modlić. Kiedy mógłbym obejrzeć, prawda, jakiś kolejny głupi serial w telewizji, ale Duch Święty mówi, pomódl się, tak? Daje mi siłę do tego, żeby poświęcić też czas na modlitwę. Duch Święty sprawia, że my potrafimy również służyć innym ludziom, których spotykamy wokół siebie. Człowiek, który żyje w mocy Ducha Świętego, niby ma te same oczy, tak? Te same uszy, ale widzi i słyszy dużo więcej. I nie są to objawy choroby psychicznej, absolutnie. Tylko są to objawy działania Ducha Świętego. Człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, który żyje w relacji z Duchem Świętym, zaczyna zauważać potrzeby takiego człowieka. Zaczyna widzieć, że jest egoistą i bardzo często dba tylko o swój własny interes, a zapomina o tych, którzy potrzebują pomocy. Często też tej materialnej pomocy, a nieraz po prostu pomocy, która polega na dobrym słowie, na zainteresowaniu się kimś, kto jest rzeczywiście w dużej biedzie. Mało tego, oprócz Chrztu Świętego, większość z nas, jak nie 100%, przyjęliśmy sakrament bierzmowania, prawda? Na pewno wielu z was przyjmowało ten sakrament bierzmowania w tej świątyni. Był taki dzień, kiedy biskup tutaj przybył i na każdego z was wkładał swoją dłoń, namaszczając świętym olejem, wypowiadał słowa: przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Odpowiadaliśmy wtedy amen. I wtedy również Duch Święty przyszedł do naszego życia ze swoimi wielkimi darami. Uczyliśmy się tego na lekcjach religii, prawda? On wtedy przyszedł do nas po raz kolejny. Ale często jest tak, że to przyjście Ducha Świętego znowu jest przeżywane tak bardzo po macoszemu. Jakiś czas temu odprawiałem mszę świętą w rocznicę bierzmowania. Rok temu gimnazjaliści przyjmowali bierzmowanie, no i rodzice czy katecheta, już dokładnie nie wiem, w rocznicę tego bierzmowania została zamówiona msza święta. Na początku mszy świętej zapytałem, ile osób z obecnych tutaj na Eucharystii rok temu przyjęło bierzmowanie. Zgadnijcie, ile osób podniosło ręce. Nikt. Nikt. Po tak wielkim wydarzeniu, bo to był moment, kiedy biskup składał ręce, to był moment pięćdziesiątnicy. To był ten moment, kiedy apostołowie doświadczyli takiej obfitości Ducha Świętego, że nie mogli siedzieć na czterech literach w wieczerniku, tylko wyszli na świat głosić orędzie Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, który przyszedł po to, aby człowieka wyprowadzić z nędzy. A ci, którzy przyjęli bierzmowanie, po roku czasu nawet nie pofatygowali się na to, żeby przyjść na Eucharystię i podziękować Bogu za dar Ducha Świętego. Często w naszym życiu wyglądało to bardzo podobnie. Pomimo tego, że gdzieś tam byliśmy przygotowywani do tego sakramentu, przyjęliśmy go na pewno z wiarą. Ja w to głęboko wierzę, bo jesteście bardzo pobożną parafią. Na pewno z wiarą przyjmowaliście bierzmowanie, ale często było tak, że no, było to ważne wydarzenie, coś tam może się zmieniło, ale tak naprawdę to życie później pobiegło jakoś dalej, swoim torem, swoim rytmem. I to wydarzenie wcale nie było momentem przełomowym, a powinno. I dlatego Bóg, który zna Ciebie, który wie, jaki jesteś, daje Ci taki moment podczas tego seminarium odnowy wiary, abyś Ty na nowo, być może w tym samym kościele, stanął w Jego obecności i powiedział: Panie Boże, ja przyjąłem Twego Ducha jakiś czas temu, ale przyznam się szczerze, nie żyłem wedle tego, do czego On mnie zaprasza.
Może nawet nie miałem świadomości, ale ja wiem, że ten Duch Święty jest we mnie obecny. Ja chcę dzisiaj ponowić ten wybór i chcę powiedzieć Duchu Świętym, działaj we mnie tak, jak chcesz. Chcę, abyś stał się od tego momentu moim przyjacielem. Chcę, Duchu Święty, abyś mnie prowadził. Chcę, Duchu Święty, abyś pokazywał mi, co ja właściwie w tym życiu duchowym muszę robić. Co mam wybrać, a co odrzucić. Jak mam wzrastać w swojej wierze. Ponieważ my dzisiaj nie będziemy poprawiali biskupa. Broń Boże. Biskup nas ważnie obierzmował. Przyjęliśmy ważny sakrament chrztu. Otrzymaliśmy pełnię darów Ducha Świętego. Dzisiaj będziemy modlili się tylko o to, żeby to w nas w końcu się obudziło. Dzisiaj będziemy modlić się o to, żeby to w końcu wydało w naszym życiu bardzo konkretny owoc. Bóg jest Bogiem, który zawsze działa w naszym życiu za naszym przyzwoleniem. Jeżeli my Boga nie pytamy o zdanie, jeżeli Boga świadomie nie zapraszamy w pewne przestrzenie naszego życia, to Bóg jest dżentelmenem, nie wchodzi z bucierami do życia. Tylko zawsze cierpliwie czeka na naszą decyzję. Jeżeli człowiek powie tak, chcę żyć Tobą, chcę żyć Twoim duchem, to życie człowieka się rzeczywiście przemienia. Zobaczcie, że my często podziwiamy wielkich świętych. Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty. Mamy swoich ulubionych świętych, wpatrujemy się w nich. Ale czyż oni nie przyjmowali tej samej Eucharystii? Ale czyż oni nie przyjmowali tego samego rozgrzeszenia, co my przyjmujemy? Czy nie czytali tego samego Słowa Bożego, które my czytamy? Oni mieli takie same warunki wzrostu. Ich sukcesem, tak w cudzysłowie, życiowym było to, że otworzyli się świadomie na działanie Ducha Świętego, pozwolili Bogu działać w życiu. Ty dzisiaj stoisz przed właśnie taką decyzją, żeby w głębi swojego serca powiedzieć, Panie, chcę żyć Twoim duchem. Chcę żyć Twoim duchem. Chcę, abyś mnie przemieniał. Chcę, abyś pogłębiał moją wiarę. Nie chcę być, mówiąc tak trochę brzydko, analfabetą, chrześcijaninem, który tak naprawdę o swojej wierze mało co wie. Ale chcę wzrastać w tej wierze. Mocy Twojego Ducha. Chcę, aby On mnie prowadził. Aby sprawiał, że moje życie będzie stawało się wiarygodnym świadectwem. Że inni, patrząc na mnie, będą mogli Ciebie odkryć. Że inni, patrząc na mnie, będą mogli zachwycać się Tobą, jak wspaniały i jak dobry jesteś. Zapraszam Cię teraz do wysłuchania krótkiego świadectwa Moniki, która na pewnym etapie swojego życia również świadomie przyjęła do swojego życia Ducha Świętego, jakby obudziła go w sobie, powiedziała, chcę żyć z Tobą, Duchu Święty, chcę się z Tobą zaprzyjaźnić. I w tym świadectwie pokażę też, jakie owoce ta decyzja zrodziła w niej po kilku latach od właśnie tego dnia, kiedy świadomie otworzyła się na działanie Ducha Świętego. Gdy będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tak jak już usłyszeliśmy, mam na imię Monika i chciałam się podzielić moim doświadczeniem Ducha Świętego. I rzeczywiście zaczęła się moja przygoda z Duchem Świętym. W ogóle poznanie, kim jest Duch Święty, zaczęła się, kiedy miałam 15 lat i kiedy było bierzmowanie. Otóż podeszłam do bierzmowania, pochodzę z takiej rodziny, w tamtym momencie to była rodzina takich niedzielnych katolików, czyli po prostu takich osób, że chodziliśmy w niedzielę do kościoła, ale w moim domu o Panu Bogu się nie rozmawiało w ogóle praktycznie. Modlić razem też się nie modliliśmy. Ale do bierzmowania Pan Bóg dał mi taką łaskę i wierzę, że to jest Jego łaska. Podeszłam tak dosyć świadomie. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, że to chodzi o Ducha Świętego.
ale chciałam podejść do bierzmowania, żeby nawiązać relacje z Panem Bogiem. I pamiętam, że tuż po bierzmowaniu przy mojej parafii była taka wspólnota, oaza. I tam ja tak z ciekawości nawet poszłam na jedno spotkanie. I na tym spotkaniu było rozważanie Pisma Świętego. Ja w swoim życiu, z racji tego, tak jak już powiedziałam, jak w mojej rodzinie się podchodziło do wiary, to Pismo Święte może miałam drugi czy trzeci raz w ręce właśnie na tym spotkaniu. Nawet jak trzeba było znaleźć fragment, to ja nie za bardzo wiedziałam, gdzie i jak. Ale pamiętam, że coś dziwnego się stało, ponieważ kiedy animatorka, czyli osoba prowadząca to spotkanie, powiedziała, żeby otworzyć Pismo Święte na tym fragmencie i wytłumaczyć, co ten fragment znaczy, to ja nie wiedziałam skąd, ale od razu pojmowałam to słowo, czyli od razu rozumiałam. Potrafiłam tej animatorce wytłumaczyć i całej reszcie grupy i wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to była zasługa Ducha Świętego. Po prostu no, byłam sama tym zaskoczona. Skąd ja mam taką wiedzę? Skąd ja rozumiem Słowo Boże, skoro nigdy wcześniej nie miałam z Nim do czynienia? I później Pan Bóg poprowadził tak, że trafiłam na rekolekcję, gdzie była modlitwa, w której ksiądz powiedział, że będzie przyzywany Duch Święty, żeby się nie bać, że to samo dobro. No i ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, kim Duch Święty jest. Dla mnie to była taka abstrakcja. I pamiętam, że bardzo się na tej modlitwie bałam. Bardzo się bałam i tak jak tam ktoś wzywał tego Ducha Świętego, to ja taka przerażona byłam i w ogóle nie chciałam jakoś za bardzo w tym uczestniczyć, no bo Ducha Świętego nie znałam. Ale na tyle, na ile Pan Bóg był w stanie to zrobić, to już wtedy Duch Święty przyszedł, na tyle, na ile się otworzyłam. Bo kiedy wróciłam z tych rekolekcji, zobaczyłam Jego owoce. Ponieważ ja zaczęłam się zmieniać, moi rodzice i moja rodzina zobaczyli, że mają inne dziecko i że coś się zmienia. I kiedy Ducha Świętego poznałam, tego, którego się wcześniej bałam, a teraz mogę powiedzieć, że jest moim najlepszym przyjacielem, to taki moment przełomowy był na jednych z rekolekcji ewangelizacyjnych właśnie, na których końcowym momentem była taka modlitwa o dar Ducha Świętego. I pamiętam, że wtedy, mimo że jeszcze jakieś tam obawy w sercu miałam, to stanęłam do tej modlitwy i powiedziałam: tak, chcę Ciebie, Duchu Święty. I po tej modlitwie, w czasie której właśnie wierzę, że Duch Święty na nowo, że tak powiem, odżył w moim sercu, moja modlitwa się zmieniła, ponieważ stała się takim rzeczywistym spotkaniem z Panem Bogiem. I teraz wiem, że to jest zasługa Ducha Świętego. Duch Święty, ten, którego się wcześniej bałam, teraz stał się naprawdę moim najlepszym przyjacielem. Nawet ostatnio, kiedy pracuję i jestem w pracy i tam czasami spotkają, jak wiadomo, jak w pracy spotkają jakieś nieprzyjemności, jakaś koleżanka tam, nie wiem, wkurza, tak kolokwialnie mówię, przepraszam, denerwuje, no to wtedy wierzę, że to od Ducha Świętego przyszła taka myśl, żeby błogosławić tą osobę. Nie złorzeczyć, tylko błogosławić. I też wierzę, że to jest owoc działania Ducha Świętego w moim życiu. Moja rodzina, Duch Święty też przyszedł do mojej rodziny, ponieważ moja mama, mój tata i moja siostra, wszyscy przeszliśmy seminarium odnowy wiary. Duch Święty zaprowadził nas na to seminarium i pozwolił, abyśmy jak najlepiej przeżyli. Też wierzę, że to dzięki Duchowi Świętemu w ogóle jestem w stanie wyjść i mówić i być świadkiem. I nawet w trudnych momentach, kiedy nie wiem, w pracy lub w jakimś miejscu publicznym, jest mi trudno się momentami przyznać do Jezusa, bo jest trudno. To proszę Ducha Świętego o to, żeby mądrze komuś odpowiedzieć, jeżeli ktoś zadaje jakieś pytanie na temat wiary. I wierzę, że tu Duch Święty we mnie działa i daje mi życie w obfitości, doświadczam tego codziennie. Także zapraszam też Ciebie do otwarcia się na Ducha Świętego. I ja mogę też zaświadczyć, że to nie jest energia ani nic jakiegoś takiego strasznego, tylko to jest Bóg, który kocha i który chce być blisko. I za to chwała Panu. Duch Święty oczywiście przychodzi zawsze, ilekroć jest przyzywany w imię Jezusa Chrystusa, przychodzi, bo jest darem Ojca.
Ale czasami są w naszym życiu pewne bariery, które powodują, że ten Duch Święty ma jakby utrudniony dostęp do naszego życia. I oczywiście w pierwszej kolejności Duch Święty ma wielkie problemy, jeżeli żyjemy w stanie grzechu ciężkiego. Dlatego właśnie o tym wspominał ksiądz Andrzej na poprzednim spotkaniu, jeszcze dzisiaj o tym przypominał, że jeżeli żyjemy w stanie grzechu ciężkiego, no to tak naprawdę mówimy Bogu, no nie chcę Ciebie, tak? I wtedy też Duch Święty nie może w nas w pełni działać. Jesteśmy zablokowani na działanie Ducha Świętego. Kolejnym takim blokiem, który możemy mieć a propos Ducha Świętego, to jest również kwestia nieprzebaczenia. O tym była mowa w tym zeszycie formacyjnym, który otrzymałeś na seminarium Odnowy Wiary. Była nawet zaproponowana w tym tygodniu modlitwa o przebaczenie. Dlaczego przebaczenie jest takie ważne? Ponieważ jeżeli w swoim sercu nosimy nieprzebaczenie, to tak naprawdę nosimy nienawiść. Nieprzebaczenie, my to tak często ładnie nazywamy, no jestem na kogoś zagniewany, mam jakieś nieprzebaczenie względem kogoś, ale tak naprawdę każdy, kto nosi w swoim sercu nieprzebaczenie, nosi w swoim sercu nienawiść. A gdzie jest nienawiść, tam nie ma miejsca na miłość. Czyli nie ma miejsca na działanie Boga. Stąd, gdy Piotr przyszedł do Jezusa i zapytał: Panie, czy aż 7 razy muszę przebaczyć temu, kto mnie skrzywdził? Jezus odpowiada: nie mówię Ci, że 7 razy, ale 77 razy. Co to oznacza? Liczba 7 jest liczbą symboliczną. 7 to jest liczba, która wyraża pewną pełnię, pewną całość. Moglibyśmy to tak przetłumaczyć na język bardziej nam zrozumiały. Przychodzi Piotr do Jezusa i mówi: Panie, czy ja naprawdę muszę za każdym razem przebaczać tym, którzy mnie skrzywdzą? A Jezus mówi: nie mówię Ci, że zawsze masz przebaczyć. Ja Ci mówię, że absolutnie zawsze masz przebaczyć. Że nawet nie ma innej możliwości. Masz zawsze być gotowy do tego, żeby powiedzieć: przebaczam. I my często niestety w swoim życiu borykamy się z różnego rodzaju problemami. W relacjach rodzinnych, w relacjach w pracy, w relacjach sąsiedzkich. Także w tych relacjach między nami samymi a Bogiem. Ponieważ nosimy w sobie bardzo dużą ilość nienawiści. Czyli nieprzebaczenie. Oczywistą sprawą jest, że są takie momenty w naszym życiu, że jest nam bardzo ciężko przebaczyć. Bo jeżeli zostaliśmy skrzywdzeni i ten ktoś nas skrzywdził, to nie jest wcale łatwo powiedzieć: nic się nie stało, zapominam o tym. Ale przebaczenie chrześcijańskie, przebaczenie, którego uczy nas Jezus, nie polega na tym, że my zamiatamy sprawę pod dywan. To nie polega na tym, że ja mam zapomnieć. W przebaczeniu, o którym uczył Jezus, chodzi o to, by w pierwszej kolejności nazwać problem. Tak, zostałem skrzywdzony. Zostałem przez tego człowieka zraniony. Tak się stało. To było obecne w moim życiu. I teraz mam tak naprawdę 3 możliwości. Albo jakoś tak to wyprę ze swojego życia i powiem: nic się nie stało. I to oczywiście będzie złe rozwiązanie, bo rzeczy, które nie zostały właściwie poukładane, one będą później się w nas odzywały. Możemy jeszcze podjąć taką decyzję: aha, skoro Ty mi tak zrobiłeś, to ja Tobie 2 razy tak oddam. Jak Ty mi podstawiłeś 1 nogę, to ja Ci 2 połamię. I my często tak żyjemy. Często z taką świadomością przystępujemy do Komunii Świętej, mając w swoim sercu bardzo wiele nienawiści do naszych braci i sióstr. Jest jeszcze 3 możliwość. Jest to decyzja, w której ja uznaję przed samym sobą i przed Bogiem: ten człowiek mnie skrzywdził. To, co zrobił, było złe. To, co zrobił, było grzeszne. Zostałem bardzo potężnie zraniony. Ale Panie, w Twoje imię, w imię Jezusa Chrystusa mówię tej osobie: przebaczam.
Ja sam najchętniej to być może tej osobie dałbym między oczy, ale patrząc na Twój krzyż, ucząc się od Ciebie, mówię przebaczam. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ale jeżeli żyjemy Ewangelią, jeżeli naprawdę naśladujemy Jezusa, to te słowa, które On wypowiedział na krzyżu, to były słowa pełne przebaczenia. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Był mordowany na krzyżu, umierał w wielkiej męce. A mówi, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I dlatego każdy z nas, jeżeli chce się wyzuć z nienawiści, powinien również w swoim życiu uczyć się przebaczenia i podejmować takie decyzje, w których Jezus stanie pomiędzy nami a tą osobą, która nas krzywdziła. Przebaczenie to jest pewien proces. To nie jest tak, że ja już dzisiaj powiem przebaczam, ktoś mnie bardzo mocno skrzywdził i sprawa się rozwiąże. Bo nieprzebaczenie to jest troszeczkę coś takiego, co moglibyśmy porównać do rany. Jeżeli skaleczymy się gdzieś tam w pracach przy domu, prawda, jakoś tam lekko skórkę sobie naderwiemy, to wiadomo, że wystarczy lekki opatrunek, 2-3 dni i nie ma śladu, tak? No ale jeżeli gdzieś tam się porządnie wyłożymy na jakiejś kostce brukowej, prawda, obedrzemy sobie łokcie, kolana, no to takie rany goją się nieco dłużej. Potrzeba czasu, żeby to, co zostało zranione, było zagojone. I z przebaczeniem jest bardzo podobnie. Jeżeli ktoś mnie bardzo mocno skrzywdził, to ten proces uzdrowienia będzie realizował się w czasie, nieraz bardzo długi. Ale jeżeli ja będę trwał w takiej decyzji, że ja przebaczam w imię Jezusa Chrystusa, nie swoją siłą, nie swoją mocą, bo tak jak mówiłem, ja najchętniej bym tej osobie nawet może między oczy dał. Ale mocą Jezusa mnie przebaczam, chcę ją kochać. Jezu, Ty mnie tego ucz. To wtedy następuje w tej przestrzeni uporządkowanie i powolne uzdrowienie. I dlatego zanim dzisiaj przystąpimy do Ducha Świętego, chciałbym, abyś teraz stając w takiej Bożej obecności zadał w swoim sercu to pytanie, czy przypadkiem nie ma w historii mojego życia takich osób, które mnie bardzo mocno skrzywdziły, a którym ja nie potrafiłem i nie potrafię przebaczyć. Jeżeli takie osoby są, to poproś teraz Boga, aby On Ciebie uzdolnił do tego, byś tym osobom w głębi swojego serca powiedział w imię Jezusa Chrystusa przebaczę. Może to Ty powinieneś mi pierwszy przebaczyć. Może to Ty powinieneś jako pierwszy podać mi rękę. Ale ja dzisiaj stając jako uczeń Jezusa mówię Tobie przebaczę. Tak jak to zrobił Jan Paweł II, który do swojego zamachowca pojechał i w celi powiedział przebaczę. Zrobił to dlatego, że żył Ewangelią, naśladował Jezusa. Człowiek, który chciał go zabić, jako pierwszy usłyszał słowo ja Tobie przebaczę. Zastanów się teraz przez chwilę, czy przypadkiem w Twoim życiu nie potrzebujesz podjęcia takiej decyzji, w której przebaczysz. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty mnie prowadzisz podczas tego seminarium odnowy wiary, że odnawiasz moją wiarę. Dziękuję Ci za to, że pokazujesz mi, jak wielkim darem jest osoba Ducha Świętego, że to On sprawia, że Twoje dzieło może być dalej kontynuowane, bo to dzięki Duchowi Świętemu to, co Ty czyniłeś 2000 lat temu, może być dalej przekazywane poprzez Kościół. Chcę dzisiaj, Panie, stanąć wobec Ciebie i chcę też podjąć decyzję, aby wyzbyć się ze swojego życia wszelkiej nienawiści. Panie, jeżeli była jakaś osoba na drodze mojego życia, która mnie mocno skrzywdziła, chcę teraz tej osobie w głębi swego serca powiedzieć przebaczam. Przebaczam. Nie chcę już
już teraz roztrząsać, po której stronie była wina. Nie chcę już teraz rozliczać, kto był mniej albo bardziej winny. Ale w Twoim imię chcę powiedzieć przebaczam. Podczas tej pieśni podejmę taką decyzję, aby te osoby, które nosisz w swoim sercu, które Cię mocno skrzywdziły, były obdarowane darem przebaczenia, miłością, która nie jest miłością z tego świata. Bo ten świat powie oko za oko, ząb za ząb. Ale ja staję jako Twój uczeń, Panie, i mówię przebaczam. Przebaczam. Wyzwól mnie, Panie, z wszelkiej nienawiści, z chęci zemsty. Wszystkich, Panie, których postawiłeś i stawiasz na drodze mojego życia, pragnę się teraz modlić, szczególnie za tych, którzy wyrządzili mi jakiekolwiek zło, którzy mnie skrzywdzili. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, zanim przystąpimy do Komunii Świętej, odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Tam padają słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zanim przyjmiemy do swoich serc Komunię Świętą, kapłan mówi: przekażcie sobie znak pokoju. To nie jest znak, w którym podajemy rękę na przywitanie. To nie jest zwykłe podanie ręki, to nie jest powiedzenie cześć. Znak pokoju to jest gotowość do tego, że tą rękę, którą symbolicznie podaję osobie, która stoi obok, jestem w stanie podać każdemu człowiekowi. A dopiero potem kapłan udziela nam Komunii Świętej. Panie, modlimy się za tych, którzy są trudni, których tak ciężko nam kochać, którzy nas skrzywdzili, oczernili, którzy zadali nam wielkie rany. Powierzamy ich Twojej opiece i Twojemu miłosierdziu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Usiądźmy. Za chwilę rozpoczniemy modlitwę, w której będziemy mogli na nowo otworzyć się na działanie Ducha Świętego, jakby tego Ducha Świętego obudzić w nas, bo tak jak mówiłem, On jest obecny przez sakrament chrztu i przez sakrament bierzmowania. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Ale za chwilę będziemy mieli taką możliwość, by tego Ducha Świętego jakby na nowo wybrać i świadomie powiedzieć Bogu: chcę żyć w mocy Twego Ducha. Niech On mnie odnawia. Niech On mnie odbudowuje. Ta modlitwa będzie wyglądała w następujący sposób. Na początku powstaniemy wszyscy wspólnie, zawołamy Ducha Świętego z wiarą, wierząc w to, że jeżeli Go wzywamy, to On przychodzi. Następnie zapowiem, aby ustawić się tutaj w głównej nawie, tak jak się ustawiacie do Komunii Świętej, z tym, że w takim jednym rzędzie, tak żeby każda osoba była na klęcząco. I oczywiście, kiedy już będzie ustawiony taki szpaler, tak to można nazwać, to wtedy kapłani wyjdą i nad każdą osobą będą modlić się indywidualnie. Ta modlitwa będzie wyglądała następująco. Ksiądz podchodzi, kapłanowi mówimy swoje imię. Przed kapłanem wyznajemy raz jeszcze, że Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. Jest w centrum mojego życia. Chcę, żeby był w centrum mojego życia. I proszę o dar Ducha Świętego. I wtedy kapłan na znak takiej modlitwy wstawienniczej włoży na naszą głowę dłonie i przez chwilę będzie się modlił o to, żeby została odnowiona w nas relacja do osoby Ducha Świętego. Gest nałożenia rąk jest oczywiście gestem wstawiennictwa. Nakładają te dłonie księża, czyli osoby, które zostały przez biskupa namaszczone do tego, żeby przekazywać Ducha Świętego. Jeżeli ktoś był na święceniach kapłańskich, to dobrze wie, że biskup w momencie święceń namaszcza dłonie kapłana świętymi olejami. Często jak prymicjanci odprawiają mszę świętą i błogosławią ludzi, to też na znak szacunku całujemy te dłonie. Bo są to dłonie, które tak naprawdę od momentu święceń są dłoni samego Chrystusa. Te dłonie rozgrzeszają. Te dłonie konsekrują Pana Jezusa. Przez te dłonie Bóg działa. I gdy kapłan nałoży na nas swoje dłonie, to tak naprawdę Chrystus włoży na moją głowę swoje dłonie. W geście wstawiennictwa i będzie prosił, aby to, co prosisz, stało się bardzo realne i bardzo rzeczywiste w Twoim życiu. Po tej krótkiej modlitwie kapłan Cię pobłogosławi, może uczynić taki znak krzyża na czole, albo tak normalnie ręką pobłogosławi. I to będzie znak, że już modlitwa nad Tobą się skończyła. I wtedy możesz wrócić na swoje miejsce, do ławki. No i widzimy, prawda, jest wolne miejsce, to kolejna osoba może wtedy dojść. I w ten sposób będziemy wiedzieli, kto jeszcze był. Kto już jest po modlitwie, kto jeszcze tej modlitwy potrzebuje. Jak wracamy do ławki, to przez cały czas oczywiście trwamy w takiej atmosferze modlitwy. Tutaj będzie ta modlitwa prowadzona też przez naszą scholę, przez Monikę. Przyzywamy obecności Ducha Świętego. Gdy wszyscy zostaną omodleni indywidualnie, to ja tutaj wrócę jeszcze na ambonę i wspólnie jeszcze uwielbimy Boga, który przychodzi do nas i napełnia nas swoimi darami. A więc nie ma się czego bać, bo Duch Święty jest Duchem miłości. Duch Święty przychodzi po to, żeby wzmacniać naszą wiarę. I oczywiście przychodzi też po to, aby nas odnawiać. Potrzeba tylko naszej otwartości, głębokiej wiary, głębokiej ufności. A reszta już będzie oczywiście wypełniona przez samego Boga. Mam nadzieję, że wszystko jasne, że w miarę czytelnie wytłumaczyłem, więc powstanie. Na samym początku, tak jak mówiłem, zawołajmy wspólnie o Ducha
Świętego dla nas, aby Jego obecność w tej świątyni była bardzo namacalna. Jesteśmy teraz jak apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku. Trwamy na modlitwie, słuchamy Bożego Słowa. Czekamy na wypełnienie się tej obietnicy, która została zapowiedziana przez Jezusa na początku trwania tego seminarium. Bo Bóg obiecał już w pierwszej konferencji, że będzie odnawiał Twoją wiarę, będzie Ciebie odbudowywał, będzie Ciebie przemieniał. I dzisiaj przychodzi, aby dać Ci Ducha Świętego. Panie, chcę przyjmować dar Twego Ducha. Chcę przyjmować Ducha Świętego, który wzmacnia mnie, który buduje mnie na nowo. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i zabieraj z mego serca wszelki lęk, wszelki strach, wszelką niepewność. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Pozwól mi, Duchu Święty, naprawdę uwierzyć w to, że ten wieczór będzie bardzo pięknym czasem spotkania się z Tobą. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Dopełnij moich braków, Duchu Święty. Dopełnij tego, co jeszcze we mnie jest niepoukładane. Bo ja jestem jak ci apostołowie, którzy bardzo się bali, popełniali błędy. Jestem bardzo do nich podobny. Odnajduję się w ich historiach. I oni również potrzebowali Ducha Świętego, aby mężnie wyznawać wiarę w Ciebie. Przyjdź i tak samo, jak ich namaściłeś, tak i mnie namaszcza. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszam Cię do tego, abyś teraz w geście takiej otwartości rozłożył swoje dłonie. To jest właśnie taki gest, którym pokazujemy Panu Bogu. Jestem otwarty na Twoje działanie. Jak dostajemy od kogoś prezent, to żeby ten prezent wziąć, to trzeba wystawić ręce, prawda? Chcę go wziąć. Teraz Bóg daje Ci Ducha Świętego, dlatego nie bój się otworzyć swoich dłoni i powiedzieć: Duchu Święty, przyjmuję Twój dar, przyjmuję Ciebie, przyjmuję Twoją osobę, chcę żyć Tobą. Dlatego wołam w słowach tej pieśni, aby to się wypełniło, aby to stało się realne, aby to stało się żywe.